Czy kiedyś wydawało ci się, albo wydaje ci się, że jesteś w czymś lepszy od innych? Cóż, oczywiście niewykluczone, że jest to prawda, ale istnieje również spora szansa, że ulegasz zjawisku, które jest szczegółowo poznane przez naukowców. Jeden z aspektów zagadnienia omówi dzisiejszy gość, czyli MC Kimo. Dzisiaj o złudzeniu ponad przeciętności. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Błąd poznawczy jest błędnym postrzeganiem rzeczywistości przez nasze ludzkie cechy, na przykład emocje. Do takich błędów należy złudzenie ponad przeciętności i polega ono na przecenianiu samego siebie. Może to dotyczyć wielu dziedzin i nie jest to zjawisko wzięte z kosmosu, ponieważ istnieją liczne badania, które to zjawisko potwierdzają. Już w 1981 roku Ola Svensson, szwedzki naukowiec, przeprowadził badanie, według którego aż 80% ankietowanych uważało się za lepszych od innych kierowców. W internecie znajdziesz masę innych badań, gdzie zdecydowana większość uważa się za ponadprzeciętnych. Zmienieniem tego zjawiska jest efekt Dunning-Krugera, który przyśmiewczo możemy nazwać efektem studenta pierwszego roku. Polega ono w skrócie na tym, że osoby nieposiadające wiedzy w danej dziedzinie przeceniają swoje umiejętności, zaś osoby faktycznie wykwalifikowane zaniżają swój stan wiedzy. Jest to przedstawione na tym wykresie, ale myślę, że ten przedstawia to zjawisko jeszcze lepiej. Wpływ na to może mieć to, że jeżeli posiadamy mało wiedzy z danego tematu, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile jeszcze przed nami. Swoją drogą, Dunning i Kruger otrzymali odpowiednik satyrycznej Nagrody Nobla za to pojęcie. Pojawia się pytanie, czemu? Czemu człowiek, będący istotą myślącą, tak łatwo popada w tę pułapkę? Przyczyn jest wiele, może być nią chociażby wpływ kultury zachodniej, w której promowane są takie cechy jak pewność siebie i wiara w swoje umiejętności. A teraz zacytuję fragment z Pisma Świętego. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Ewangelia według świętego Mateusza. Tak, już od wielu wieków jesteśmy świadomi tego, że z łatwością przychodzi nam dostrzeganie wad u innych, w przeciwieństwie do naszych przywar. Porównanie ze zbiorowością. Gdy ogólnie porównujemy się z innymi ludźmi, nie myślimy o kimś konkretnym. Ci inni ludzie rysują się jako szara masa, wobec której mamy tendencję do myślenia, że jesteśmy ponad nią. Grupa osób wydaje nam się przeciętna, zatem automatycznie przekładamy tę przeciętność na każdego uczestnika tejże grupy. Kiedyś to było. Swoje zachowania i stany z przeszłości możemy również przeceniać na podstawie prostego schematu myślenia, a mianowicie, że kiedyś to było, czyli wraz z przesadnie pozytywnym odczuciem na temat czasów minionych, przeceniamy również umiejętności swojej osoby z przeszłości. Po fakcie mamy skłonność do poprawiania swoich wspomnień. A czy ty uważasz się za ponadprzeciętnego w jakiejś dziedzinie? To wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zapraszam Was do subskrypcji kanału z dzwonkiem oraz do zostawienia łapki w górę. Poza tym rzućcie okiem na kanał MC Kimo, który jest kanałem gamingowym związanym z grą Team Fortress 2. Do usłyszenia.